Kto o mnie myśli? Takie pytanie dzisiaj. Wyczytam z kart Tarota, co pokażą karty Tarota, więc pomyślcie sobie tak bardzo neutralnie, kto może o Was ewentualnie myśleć i zobaczymy, czy Wam ta osoba w kartach się pokaże. Oczywiście przypominam, że to są czytania kolektywne, czyli dla wszystkich zbiorowe. Na pytania osobiste, indywidualne, prywatne zapraszam Was serdecznie poprzez napisanie do mnie maila. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo w komentarzach i pod moim filmikiem. Również w filmiku wyświetlam krótko mój adres e-mailowy. Napiszcie do mnie e-maila, ja odpiszę Wam, jakie są zestawy wróżb. I termin czekania jest krótki, 2-3 dni. Zapraszam serdecznie. Oczywiście bądźcie, kochani, aktywni, subskrybujcie mój kanał, klikajcie lajki, piszcie komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Bądźcie aktywni. Dobrze, więc zobaczmy, kto o mnie myśli. Kto o mnie myśli? Pokażcie, kochane karty, 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 kto o mnie myśli. Dwie buławy, pustelnik i paś kielichów. Wow, oraz karta maga. Wow, więc mamy kogoś, kto nie może się zdecydować, być może czy napisać, czy nie napisać, czy spotkać się z Wami, czy nie, czy walczyć o tą relację z Wami, czy nie. Ktoś, kto tutaj jest na razie jeszcze pasywny i musi podjąć dopiero decyzję w Waszym kierunku. Natomiast jest to osoba pustelnik, to macie jakiś problem i tutaj problem do rozwiązania. Ta osoba jest singlem, być może jest to osoba spod znaku panny, ponieważ karta pustelnika pokazuje znak panny właśnie, znak horoskopu panna. I jest to osoba, która szuka rozwiązania, szuka drogi, ścieżki do Was z powrotem być może lub rozwiązania jakiegoś problemu, który między Wami stoi. I ta osoba zastanawia się, jest tutaj ta osoba pokazana jako single, ponieważ karta pustelnika to też karta singla, który jest w samotności, w rozmyślaniach, myśli, co ma zrobić, więc jak mówię, szuka rozwiązania sprawy, zastanawia się, potrzebuje ciszy, odpoczynku, by jakby odnaleźć nowe strategie działania i tutaj ta osoba myśli, zastanawia się być może wieczorami, nocą, co ma zrobić, tak? Jak pokonać tutaj te schody, jak pokonać te jakieś przeszkody. No i jest ta osoba być może młodsza od Was. Mamy pazia. Paź to w tarocie młoda osoba. No, albo młodsza od Was lub młoda duchem, tak? Jeśli nie jest młodsza w Waszym wypadku, to młoda duchem, taka pozostająca ciągle jakby taka młodo wyglądająca, tak? Modnie, czy tam nie wygląda jakoś tam staro, tylko właśnie tak świeżo, powiedzmy, młodocianie, więc tutaj mamy, czy może ze stylu ubierania, czy ze stylu zachowania, tak, osoba aktywna, pełna wigoru. No i tutaj mamy osobę, która jest w Was zakochana, z głową w chmurach, widzicie, podkochuje się w Was i ma do Was jakieś uczucia, no przynajmniej są te uczucia widoczne, ale są bardzo powierzchowne.
takie płytkie, powiedzmy. No, paść kielichów nie może Wam dać jakiejś miłości głębokiej, poważnej, stabilnej, tylko jest to taki stan zakochania, taki stan romantycznego zakochania, romantyzmu, stan podkochiwania się, no także romantycznych spotkań, randek, zalotów, także jest taka osoba, która ma jakieś tam uczucia do Was na pewno, emocje do Was, tak? Paść kielichów, czyli karta bardzo emocjonalna, z żywiołu wody, może być to rak, skorpion lub ryba również, jeśli nie panna, tak? No i tutaj rzeczywiście ta osoba myśli, zastanawia się, jak odzyskać z Wami kontakt lub jak się umówić, jak się spotkać, tak? Chce podjąć decyzję, ale być może też ta osoba afirmuje, wizualizuje, medytuje, ale być może doradza się kogoś, jakaś jest spirytualna, ale też może ta osoba być bardzo manipulatywna, czyli manipulować tutaj Waszymi emocjami. Więc uwaga, troszeczkę uważać. Może ta osoba wydaje się taka sprytna i jakaś taka troszeczkę właśnie manipulatywna. Także uważać, zwrócić na to uwagę, tak? By nie manipulowała ta osoba Waszymi emocjami. Także napiszcie mi w komentarzach, czy rezonuje w jakiś sposób ta wróżba z Wami. Ja Was pozdrawiam, zapraszam Was na wróżby osobiste, prywatne. Napiszcie mi e-maila. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.